Cześć, witajcie. Ja jestem Rotan i witam was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. W ostatnim materiale zachwycałem się książkami, które udało mi się przeczytać w zeszłym roku. Wytypowałem 10 takich najlepszych e, pozycji. Dzisiaj będzie troszkę inaczej. Jak sami widzicie, e, mam dzisiaj koszulę w a to dlatego, że będę wyciągał trupy z szafy, albo jeśli ktoś jest delikatnie mniej dramatyczny niż ty, Kuba, e, będę po prostu mówił o książkach, które w jakiś sposób mnie w tym roku rozczarowały, które nie spełniły moich oczekiwań, które spodziewałem się, że będą po prostu lepsze, albo e, które kompletnie jakby rozminęły się z moim gustem. No i zaczynamy z grubej rury, czyli od książki, która mam wrażenie większości się raczej podobała, czyli 10 tysięcy drzwi Alex Harrow. I to nie jest tak, że mi się nie podobała, bo tego powiedzieć nie mogę. Nie mogę powiedzieć, że ta książka była zła. Nie. Natomiast ja mam do niej bardzo dużo żalu i zdecydowanie mogę powiedzieć, że była dla mnie rozczarowaniem, że spodziewałem się po niej więcej, dlatego że tu jest masa, masa niewykorzystanego potencjału i to mnie po prostu boli, dlatego jest w tym ze bo ja, no gdybyśmy mieli troszkę więcej czasu na taką dogłębną analizę, to ja mógłbym wskazać konkretne fragmenty, w których według mnie autorka postąpiła źle, poszła w złym kierunku, przez co akcja stała się bardziej monotonna albo też nużąca wręcz miejscami. I, I mógłbym no, dosłownie pokazać, w którą stronę powinno to zawędrować, żeby, żeby, no nie wiem, zwiększyć dynamikę tej historii, żeby jakoś tak bardziej mnie zaciekawić. Oczywiście to jest subiektywna opinia i, i no ciężko powiedzieć, czy moje decyzje, to co mi by się podobało, spodobałoby się również w większości bardziej. Natomiast no, no ja mam wrażenie, że tutaj ten potencjał był, bo sam założenia, to na czym ta książka stoi, ten koncept jakby przechodzenia przez drzwi, za którymi znajdują się różne światy, dosyć często zresztą wykorzystywany, no jest przyjemny, jest, jest czymś, co ja za dzieciaka bardzo lubiłem, no i, i to mi zostało, więc jakby dostało takiego nostalgicznego plusa ten tytuł na pewno, um, ale go nie wykorzystał, w sensie miałem duże nadzieje związane z tą pozycją, a troszkę mnie jednak zawiodła, rozczarowała i dlatego znajduje się właśnie tutaj. Następnie książka, którą zastanawiałem się, czy dać do tych rozczarowań, bo z jednej strony spodziewałem się, że ona nie będzie dobra, ale z drugiej, no faktycznie okazała się nie być dobra. E, I mowa tutaj o cieniu i kości, a w zasadzie całej trylogii Griszy, można powiedzieć, odli Bardugo. E, bo no te książki widać, że to jest początek przygody pani Bardugo, bo ja zachwycałem się wieloma jej pozycjami, chociażby właśnie Szóstką Wron, Królestwem Kanciarzy, troszkę mniej, ale na przykład Język Cierni zdobył moje serce i w zeszłym roku był w zestawieniu najlepszych pozycji, dlatego jakby chciałem poznać resztę twórczości pani Bardugo. No i wiedziałem, że większość opinii na temat tej książki i całego cyklu jest. Mniej pochlebna, że, że zdecydowanie ten warsztat był tutaj dopiero kształtowany i to faktycznie widać. Te postacie są takie papierowe, takie płaskie, w sensie jednowymiarowe. One nie mają głębi. One są albo dobre, albo złe. No ten zmrocz który niestety jest z tutaj wolałbym Darklinga, jednak ten Darkling miał w sobie takiego, najwięcej tego rozdarcia, chociaż też spodziewałem się po nim czegoś więcej. W sensie większość osób, jeśli już mówiła coś dobrego o tej książce, to wspominała właśnie Darklinga, e, i, i faktycznie, no, jest tutaj najbardziej trójwymiarową postacią, że tak powiem. E, natomiast mnie zdobył dopiero w tym takim opowiadaniu, które zostało dołączone do. Tomu trzeciego, czyli y, już Wam pokażę, do. Zniszczenia i odnowy. Wydaje mi się, że w tym pierwszym wydaniu e, tego jeszcze nie było, natomiast tutaj e, jest informacja, że zawiera dodatkowy tekst e, Demon w lesie, opowiadanie z dzieciństwa zmrocza e, i to opowiadanie spodobało mi się szczerze powiedziawszy najbardziej. Ja nie wiem, czy ono było pisane później prawdopodobnie tak, ale e, w którym momencie kariery bardzo długo ciężko mi powiedzieć. E, no i może to jest właśnie to, że ja, że bardzo sobie radzi z krótkimi formami, z opowiadaniami. Ona potrafi zbudować szybko napięcie, i jednocześnie ten moment kulminacyjny tam wychodzi bardzo dobrze. Natomiast całość tej historii, mimo że no, też nie można powiedzieć, że źle się przy niej bawiłem, bo i, i Nikolaj. Jeśli dobrze pamiętam, przepraszam, ale czytałem to już na początku roku. Chodzi o króla z bliznami, może tak, dla tych, którzy czytali. Również mi się podobał. To były takie dwie wyraziste postacie. Mam wrażenie, że, e, że na tym samym poziomie gdzieś. Może nawet miejscami ten król z bliznami e, wygrywał. No i, i te postacie tak naprawdę, które były niejako pobocznymi, może tak, nie, nie związanymi z tą główną bohaterką, e, i jej przyjacielem, że tak powiem. Zafascynowały mnie najbardziej, zdobyły mnie. Cała reszta była taka średniawa i tak też oceniam ten cykl, więc po prostu z tego powodu znajduję się właśnie tutaj, bo no jednak troszkę mnie rozczarował. Mając styczność z późniejszymi tworami Bardugo, to ten jest zdecydowanie tegorocznym rozczarowaniem teraz uderzymy w zupełnie inne klimaty, w zupełnie inną półkę, bo w autobiografii konkretnie znikanie proza jak zastrzyk w serce, e, czyli w zasadzie takie e, studium choroby, można by powiedzieć, pani Izabeli Morskiej właśnie wplecione w autobiografię, e, cały przebieg tej jej choroby. No i generalnie ta książka też e, można by powiedzieć jest dobra, w sensie ma bardzo dobre elementy, jest ciekawie napisana, widać tutaj e, zdolności Pisarskie e, pani Morskiej. Natomiast mam parę zastrzeżeń, które e, wpływają na tą ostateczną ocenę. Mianowicie, miejscami ta książka jest niezwykle nużąca. E, jest dużo takich wrzuconych, mam wrażenie, na siłę rzeczy, w sensie na siłę. Ja tak to odbieram jako czytelnik, pewnie e, dla pani e, Morskiej. One tam były konieczne, natomiast ja e, dostając te informacje miałem wrażenie, że one nie są mi kompletnie potrzebne. A po drugie jest dosyć chaotyczna i to do tego stopnia, w szczególności bo ona jest tutaj podzielona bodajże na cztery części. E, dwie pierwsze są naprawdę spoko, dwie kolejne wprowadzają ten właśnie chaos. E, do tego stopnia, że ja w pewnym momencie się pogubiłem. Na co tak właściwie cierpi główna bohaterka? Przez bardzo długi czas, zresztą tak narracja nam podpowiadała, były to osteofity. Ostatecznie okazało się, że chyba było to jednak coś innego, natomiast ja nie jestem w stanie odpowiedzieć jednoznacznie, co to tak właściwie było. No, i drugi moment, w sensie, drugi wynik tego, tej chaotyczności jest taki, że nie jestem w stanie jednoznacznie powiedzieć, czy ona w końcu wyzdrowiała całkowicie, czy, czy jest jakby w tym lżejszym stadium choroby, w sensie, że, że ona jest nieuleczalna, natomiast jest już w tym momencie kontrolowana, czy też. W, no, jakby na pewno jej się powiodło, tak, czego wynikiem jest ta książka. Natomiast jak bardzo jej się powiodło, tego nie jestem w stanie powiedzieć. Może to jest kwestia tego, że ja jakoś wyjątkowo nie potrafiłem się skupić przy tej książce i to faktycznie jest tam napisane, nie przeczę. Natomiast subiektywnie odbierając, no to jednak gdzieś tam się zgubiłem, co nie zdarza mi się za często czytając książki, więc odbieram to troszkę jako, jako zarzut do książki. No, i, i, i właśnie te dwie rzeczy. Ja mam wrażenie, ta książka jest stosunkowo długa, ma 100, 500 stron nie całe, 480 bodajże. Eee... I mam wrażenie, że gdyby ona miała tak ze 100-150 stron mniej, to przez to, że musiałaby być zwięźlejsza, byłaby ciekawsza po prostu, bo ta akcja byłaby bardziej wartka i jednocześnie nie byłoby tych takich wypełniaczy niepotrzebnych, że autorka faktycznie by się musiała zastanowić, co wywalić, co jest istotne, a co nie. No i nie dostalibyśmy tych, tych wszystkich takich dłużących się, nużących, Fragmentów elementów, które, które no, czytelnika gdzieś tam odpychają. Ehm, widać to, jakby ja zazwyczaj nie przerywam lektury w połowie. Tutaj mi się zdarzyło trochę z przypadku. E, trochę mam wrażenie właśnie przez, te, e, przez tą chaotyczność i, i te nużące elementy, że przerwałem ją bodajże po 200 stronach, i potem dopiero po kilku miesięcach, miesiącach ją dokończyłem. Co również nie zdarza mi się często, więc też odbieram to jako um, jakieś takie cechy tej książki, które, um, których wynikiem po prostu było to moje zachowanie. I dlatego właśnie um, odbieram tę książkę jako takie lekkie rozczarowanie lekkie, bo ta książka sama w sobie jest dobra, natomiast ma elementy, które jej ujmują, no i to jest właśnie to rozczarowanie. Teraz cofniemy się troszkę w czasie, konkretnie do epoki wiktoriańskiej. Jeśli ktoś nie widział poprzedniego filmu, to informuję, że ja jestem wielkim fanem tej epoki, generalnie XIX wieku, tej rewolucji przemysłowej, no i naszego współczesnego tworu dziecka tej epoki, czyli steampunku. No i moim ulubionym autorem właśnie z epoki wiktoriańskiej jest Oscar Wilde, dlatego też w ramach e, akcji Victober, czyli e, wiktoriański październik, kiedy to czytamy e, książki powstałe w tym okresie, postanowiłem sięgnąć. Po kolejnym, kolejny z jego tworów. Tym razem padło na Szczęśliwego Księcia oraz inne opowiadania. Skusiło mnie właśnie to, że są to krótkie formy i chciałem sprawdzić, jak on sobie z nimi radzi, bo no, w portrecie Doriana Gray'a jednak miał czas, żeby zbudować tą fabułę, żeby zbudować to napięcie i portret psychologiczny bohatera, bo nie ukrywajmy, na tym Dorian Gray stoi i chciałem zobaczyć, jak sobie poradzi bez tego. No, i sobie troszkę nie poradził. W sensie widzę tutaj mocne zafascynowanie koloniami brytyjskimi, gdzieś tam bliskim wschodem, orientem, może nawet, i, i to są takie główne motywy, na których on postanowił ten, te, te opowiadania oprzeć. No i to są w zasadzie takie highlighty troszkę. To jest najlepsze, co o tych, co o tych baśniach, powiedzmy, tworach baśniopodobnych podobnych można powiedzieć, bo, bo to jest jedyne, co je wyróżnia tak naprawdę. Um, mam wrażenie, że tutaj na przestrzeni tego, tej książeczki znalazłem może z dwa takie opowiadanie, które faktycznie przykuły moją uwagę, który, gdzie, gdzie stwierdziłem, ej, to jest całkiem ciekawe. Um, pozostałe były raczej takie mdłe, nużące troszkę, gdzieś tak ta cykliczność cha charakterystyczna dla, dla baśni właśnie tutaj troszkę nie wyszła. Było czuć raczej tą powtarzalność w ten sposób negatywny. No i mam wrażenie, że, że, że jest to jedno z solidniejszych rozczarowań tego roku. I jeszcze jedna ba bardzo ważna rzecz, nie odnosząca się co prawda stricte do zawartości tej książki, natomiast odnosząca się do tego konkretnego wydania, czyli wydania od wydawnictwa CM klasyka, bo mam wrażenie, że zostało ono tutaj położone albo w momencie redakcji, albo w momencie tłumaczenia. Ciężko mi dojść w tym momencie e, do tego. Natomiast coś tu jest ewidentnie nie tak w tym wydaniu. W sensie ja natrafiałem na momenty, chyba z dwa, gdzie zdanie było zakończone wielokropkiem i kolejne zdanie nie miało jakby absolutnie żadnego sensu. W sensie kontekstowo nic, nic się nie łączyło. E, ono było rozerwane, wyrwane z kontekstu, gdzieś wrzucone. Tak jakby e, jakby autor wyciął z dwie, trzy linijki tekstu e, i i, I po prostu no, zupełnie niespójne, traciło na spójności. I mam wrażenie, że no, nie był to zabieg Oscara Wilda, tylko jednak e, kogoś tutaj e, z tego właśnie wydawnictwa. Czy Tłumacza, czy e, redaktora, czy jeszcze kogoś innego, może ciężko mi powiedzieć. Może to mój egzemplarz jest wybrakowany, e, tego też do końca nie wiem. Natomiast takich, e, takich rzeczy zdarzało się troszkę więcej. Mam wrażenie, że natrafiłem nawet na e, dwa czy trzy błędy ortograficzne, których się tutaj kompletnie nie spodziewałem. W ogóle to jest chyba pierwszy przypadek, e, gdzie, gdzie tak mi się zdarzyło. E, ale byłem na to jakoś tak wyjątkowo wyczulony może przez to, że właśnie zaczynałem e, filologię polską i tak się skupiałem na tym e, wyjątkowo, żeby, żeby w razie, gdyby padło pytanie, co tam ostatnio czyteliście, móc e, odpowiedzieć troszkę bardziej składnie, sensownie na temat tego, um, jak ta książka została napisana. Um, no i może przez to, ale, ale e, zdecydowanie odradzam e, te, tego wydania, bo mam wrażenie, że tutaj no czegoś brakuje i, i jest tutaj sporo błędów i miałem wielkie trudności z, z czytaniem tego, z łapaniem kontekstów, bo no, fragment zdania był na przykład wycięty, nie? Także to nie jest przytyk konkretnie do tej książki, ale jednocześnie wpływa troszkę na jej ocenę, no bo, no bo tak, no bo czytałem to wydanie i, i tak postrzegałem historię. W historii trochę brakowało, więc no to jest zdecydowanie na minus, tak? No, także to jest jedno ze sporszych rozczarowań. Myślę, to i e, 10 tysięcy drzwi to są takie, gdzie, gdzie się rozczarowałem tutaj, dlatego że, że to było po prostu słabe tam, dlatego że e, ten potencjał nie został wykorzystany. No i na koniec książka, o której nie mogę jednoznacznie powiedzieć, że jest zła, e, bo. Z jednej strony ona jest zła, ale z drugiej bawiłem się przy niej dobrze. E, mowa tutaj o Szeptusze Katarzyny Bereniki Miszczuk. W książkach Szeptucha. Nie wiem, czy to dobrze odmieniam. Chodzi o Szeptuchę. E, no i ta książka jest tak zła pod względem e, literackim. W sensie jest bardzo źle napisana. Tam e, ekspozycja jest taka, że ja mam wrażenie, że autorka traktuje mnie jak idiotę, jakbym ja nie rozumiał najprostszych rzeczy. I musiałem mi to wykładać, że jeśli to jest A, to to A prowadzi do B, bo, bo czytelniku drogi chyba tego nie wiesz. E, miałem te, takie wrażenia. Po, poza tym to jest jedna wielka cringe fiesta. W sensie ja cringeowałem przy tej książce tak wiele razy, że gdybym ją miał e, w, w egzemplarzu fizycznym, papierowym, a nie słuchał jej jako audiobooka, to ja bym nią rzucił i już rzuci, wyrzucił ją za okno, po prostu. Ja nie rzucam książkami, ja bardzo je szanuję, natomiast tom bym rzucił wielokrotnie, a potem po prostu ostatecznie się poddał i e, dał jej po prostu lecieć w siną dal. I mam wrażenie, że tylko to, że słuchałem ją właśnie jako audiobooka, że słuchałem ją razem z moją dziewczyną i że przy okazji układałem jeszcze puzzle, na których się głównie skupiałem, sprawiło, że dałem radę w ogóle ją przesłuchać. W zasadzie jeszcze nawet nie do końca, bo tak z 4 godzinki mi zostały, ale to wystarczająco, żeby móc postawić ocenę tej książce. No i jest ona niska, nie? W sensie ja... Rozumiem, że wielu się może podobać, i rozumiem dlaczego się może podobać, ale ja za każdym razem, jak się pojawiał Mieszko, czyli chłopak głównej bohaterki, czy nawet, no nie chłopak, tylko obiekt jej zainteresowań, to ja chciałem walić głową w mur, w stół, w te puzzle, w cokolwiek, bo to było tak złe. W sensie miałem wrażenie, że bohaterka główna jest no całkiem spoko postacią. Do momentu, aż pojawiał się meż, Mieszko i wtedy chciałem no właśnie rozłupać sobie czaszkę. Bo no takiej rozdwojeni... takiego rozdwojenia jaźni, takiego pustaka i jednocześnie całkiem spoko dziewczyny no, nie da się upchnąć w jednej osobie, a pani, pani Katarzyna to jakimś cudem zrobiła. E, no i... Nie mogę, po w sensie mogę powiedzieć, że ta książka jest zła. Nie mogę powiedzieć, że mi się nie podobała, bo to było tak głupie, że aż śmieszne po prostu. I e, no, ja układam te puzzle, układam i co chwilę tylko. O jezu, nie, 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 weź to przewin, weź to przewin, proszę, Natalia, przewin to. E, tak to mniej więcej wyglądało. Oczywiście Natalia nie przewijała, musiałem się męczyć z całością e, tej książki, właśnie. E, ja, żeby, było, żeby była jasność, yy, rozumiem, że ona się może podobać, tak? W sensie, nie neguję tego. Jeśli wam się podoba, to spoko. Bardzo dobrze. Yy, natomiast ja, no, nie mogłem. Nie mogłem przy niej wytrzymać. Nie mogłem przy niej wysiedzieć. I dlatego jest ona na końcu, bo ja nie mogę jednoznacznie powiedzieć, że to było jakieś rozczarowanie. W sensie... Tak, ale nie, to jest ta książka. Kt... Nigdy nie miałem takiego problemu z zakwalifikowaniem tej książki, w sensie jakiejkolwiek książki, bo. No nie, ja tu jestem tak rozdwojony, jak po prostu osobowość głównej bohaterki. Ja w ogóle sięgnąłem po nią, dlatego że e, dowiedziałem się, że ona jakby opowiada alternatywną historię Polski. E, to znaczy, co by było, gdyby Mieszko nie przyjął Chrztu. I to mnie niezwykle zaciekawiło, dlatego że ja jestem w tym roku, byłem za, w 2020, byłem bardzo zafascynowany kulturą słowiańską e, i tym e, w zasadzie, tym ca, całą, całą mitologią słowiańską i tak dalej, i tak dalej. E, dowiedziałem się, że to tam będzie. No i m, bardzo się ucieszyłem, bo jednak nie tak duży dostęp do tej wiedzy o, o tym, co było przed chrystianizacją mamy. E, no i trafiłem na takie rąsidło troszkę, nie? W sensie tego się nie spodziewałem, nie wczytałem się, po prostu odpaliłem i zacząłem słuchać. No i ja się podziwiam, że wytrwałem tak długo, może tak powiem. Nie mogę jednoznacznie zakwalifikować tego jako yy, rozczarowania, natomiast no coś tu było ewidentnie nie tak. Książka jest słaba, ja bym bawiłem się dobrze. To jest dziwne. Tak, tak, zakończę ten materiał. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. E, było trochę na poważnie, było trochę krytycznie, e, i było ostatecznie trochę na śmiesznie, dzięki Pani Miszczuk. E, za co bardzo dziękuję. I Wam również dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę e, oraz komentarza. Możecie śmiało wypowiadać się na, te na temat moich ocen, na temat tych książek, które Wy uznaliście za najgorsze w tym roku. E, no i cóż, do. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!